aktywny, ostatni weekend wakacji w Ogrodzie Botanicznym. Wejście za złotówkę i wiele atrakcji dla seniorów i całych rodzin. Piękne miejsce, ogród botaniczny, wspaniały widok. Dzisiaj pogoda dla nas bardzo łaskawa, bo dobra temperatura, słonecznie. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin i z tą promocyjną ceną za wejście zarówno dzisiaj, jak i jutro. I atrakcje koncentrują się w godzinach od 10 do 16. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami klubów seniora zorganizował wiele atrakcji dla seniorów i dla dzieci. Będą to m.in. zajęcia z jogi z panią Iwoną Wentą, występy artystyczne i wiele animacji dla dzieci. Można będzie oglądać ogród i spacerować tutaj i aktywnie spędzić weekend. Można w tej chwili zobaczyć kwitnącą kolekcję dali, ale oprócz tego kwitną wrzosy i takie kwiaty późnego lata, floksy, astry, no i nasza kolekcja traw. Oprócz tego stały kiermasz roślin. Wydarzenie ma zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu, ale pomyślano również o zdrowiu. W ramach pikniku w ogrodzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował akcję szczepień przeciw COVID-19. Punkt szczepień, który ma miejsce w biurach Ogrodu Botanicznego. Na dole jest parking. Już od godzin porannych osoby korzystają, więc zapraszamy wszystkich, aby wykorzystać piękne z pożytecznym, a jednocześnie to, co pozwala nam bezpieczniej żyć, nam samym, jak i naszym najbliższym. Jest to 6. piknik organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i już około 13 000 osób się zaszczepiło. Na naszych piknikach czy w punktach szczepień organizowanych w klubach seniora także. Do Ogrodu Botanicznego warto zajrzeć również w niedzielę. Atrakcji nie zabraknie. Będzie coś dla miłośników biegania i Nordic Walking, czyli Botaniczna Piątka.